Dagmara ścięła się z Maserakiem w TZG. Postraszyła go Konanem, wtedy Kasprzyk boleśnie zakpiła z jej przeszłości. To był ostry cios. Za nami już wyczekiwany przez fanów taniec Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela. Co zatańczyli w czwartym odcinku Tańca z Gwiazdami i czym tym razem udało im się zachwycić Iwonę Pawłowicz? Odbyła się ostra dyskusja i tym razem to Kasprzyk mocno uderzyła w celebrytkę. Początki Dagmary Kaźmierskiej w Tańcu z Gwiazdami. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zadebiutowali na parkiecie TZG Walcem Wiedeńskim. Ich choreografii towarzyszyła piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem już autorstwa Zbigniewa Wodeckiego. Reakcje jurorów były mieszane, za taniec przyznali parze 17 punktów. Z każdym kolejnym odcinkiem robili jednak coraz większe show i coraz więcej zamieszania. W czwartym odcinku przeszli samych siebie, ale wybuchła też spora kłótnia. Co się wydarzyło? W drugim odcinku show Królowa Życia zaprezentowała się w programie, jako Barbie. Ona i jej partner tym razem zatańczyli hahe do piosenki z zeszłorocznego filmu Barbie. Kaźmierska wystąpiła w efektownym, różowym kostiumie, a Hakiel w blond peruce. Pawłowicz jednak nie wydała się zachwycona i wytknęła błędy, ale Dagmara broniła się. Nie zginam nogi w prawym kolanie, excuseme. Dla czarnej mamby to jednak żadne usprawiedliwienie. Niedyspozycja fizyczna nie jest argumentem, skwitowała. Kaźmierska mogła jednak liczyć na pozytywne słowa ze strony Ewy Kasprzyk. Margot. Jak żywa. Słuchajcie, jeżeli ktoś umie tak trzymać uśmiech i tak trzymać publiczność na pasku, że tak powiem i na emocjach, to naprawdę jesteś mistrzynią, zachwycała się jurorka. Za hahe zdobyli 23 punkty. Kaźmierska i Hakiel w trzecim odcinku TZG. Para była zagrożona po hahy w klimacie Barbie, dlatego tydzień później dali z siebie wszystko. Tym razem Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zaprezentowali przed jury i publicznością układ do tanga. Pawłowicz po raz kolejny nie była pod wrażeniem. Dagmaro, w ogóle nie wiem, co to było. Ani to groteska, ani to żart. Tango takie sobie. Ty rozchichrana, roześmiana, ciężko mi sprawy techniczne oceniać, bo ich w ogóle nie było, powiedziała. Duet zyskał 21 punkty za choreografię. Zostali również docenieni przez fanów, ponieważ przeszli dalej i nie znaleźli się w zagrożonej czwórce. Niestety, jurorzy mają tendencję do bardzo ostrych przytyków w kierunku Królowej Życia. W czwartym epizodzie solidnie dopiekła jej Ewa Kasprzyk. Co powiedziała? Dagmara Kaźmierska w czwartym odcinku Tańca z Gwiazdami. Za nami kolejny taniec Kaźmierskiej i Hakiela. Tym razem pokazali się w rumbie. Co to się działo na parkiecie? Niefortunny strój Dagmary wcale jej nie przeszkadzał. Ja ciebie uwielbiam za to, że jesteś taka bezpośrednia, ale za mało było dla mnie tego seksapilu w tańcu, mówił Maserak. Dagmara zażartowała, że ona się nie obrazi, ale Konan może już zareagować. Nie zgodzę się z Rafałem. Rumby nie było, a seksapil był, orzekła Pawłowicz, po czym dodała, moje buty płaczą, twoje buty płaczą, ale tu nie było rumby.
Kasprzyk jednak pojechała po całości i być może nieświadomie nawiązała do przeszłości kazimierskiej, która ma za sobą kryminalną historię. Otwarcie opowiedziała, jak została zatrzymana przez uzbrojonych funkcjonariuszy we własnej agencji towarzyskiej. Jakby tu była rura, to może. Ta rumba nie była zmysłowa, ona była wulgarna, oceniła ostro Kasprzyk. Niezłe zamieszanie zrobiło się po jej słowach i wszyscy jurorzy zgodnie zaprotestowali. Otrzymali 20 punktów. Marcin Hakiel podkreślił, że Dagmara w końcu zatańczyła wszystkie kroki.